Witamy Państwa w kolejnym odcinku, tym razem krótkiego spaceru, co prawda po terenach działkowych, bo tutaj już gościliśmy z profesorem Grzegorzem Kuszą. Dzień dobry Panie Profesorze, dzień dobry. Witam ponownie. Ale taki krótki spacerek urządziliśmy sobie, bo obiecaliśmy też naszym widzom, że porozmawiamy o ziemi, o glebie, o tym jak ona jest. Na działce na pewno jest ona inna, ale czy możemy się dowiedzieć jako mieszkańcy Opola tak naprawdę po czym chodzimy, w cudzysłowie? Oczywiście. Chodzimy dzisiaj akurat po działce. Działce, która jest takim miejscem do uprawy roślin. Przeważnie są to takie działki jak między innymi tutaj, która dzieli się na część taką warzywną i taki typowy sad owocowy. Ale też bardzo często znajdujemy działki w stylu takim typowo rekreacyjnym i wypoczynkowym, gdzie mamy duży trawnik, jakieś 2-3 drzewa, które możemy sobie dać w celach takich turystycznych i odpoczynku. Jeżeli chodzi o jakość gleby, bo to jest jednym z takich najważniejszych elementów, na to jakość wpływa wiele czynników. Z jednej strony same właściwości glebowe, odporność na degradację albo podatność na degradację, a z drugiej strony to, co my dostarczamy jako ludzie, przemysł, jako zanieczyszczenia tak zwane do środowiska glebowego. I to jest takie dwa główne czynniki. Jeżeli będzie dobra gleba, no to ona będzie miała większe możliwości takiej odporności na to, co wprowadzamy. I te zanieczyszczenia, które wprowadzamy, one może niekoniecznie aż tak mocno będą oddziaływać na rośliny, które są. A proszę Pana, proszę powiedzieć, mamy przecież wiele dzielnic miasta, kilkanaście. Czy każda dzielnica w Opolu przynajmniej ma taką swoją specyfikę i moglibyśmy powiedzieć, że ci z Zakrzowa to mieszkają na gorszej ziemi, bo tam jest cementownia, a ci z Zaodrza na innej, bo tam jest Odra, a ci z osiedla AK to zupełnie po innej glebie chodzą, bo ja pamiętam taki moment, jak przyjeżdżałem do kolegi, jak budowało się dawne osiedle, dawne ZWM, teraz AK, to wydawało mi się, że tam nie ma nic, tylko pył i kurz. Czasy się zmieniły troszeczkę od tego, o czym Pan mówi. I te główne zanieczyszczenia, które się dostają do gleb na terenie miasta, to są zanieczyszczenia wynikające na dzisiaj, powiedzmy, na ten okres dzisiejszy, to jest niska emisja. Zanieczyszczenia przemysłowe, one są już w mniejszym stopniu oddziaływują ze względu na to, że zakłady dostosowują się do tego, co jest w Unii Europejskiej i do wymogów dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń, dotyczących gdyby redukcji negatywnego w ogóle wpływu na środowisko. Większość przypadków zanieczyszczeń, na przykład tak jak jesteśmy na działkach, wynika z takiej działalności naszej. Bardzo często zdarza się tak, że nasi działkowcy, chcąc dbać o na przykład rośliny drzewiaste, o drzewa owocowe, no stosują środki ochrony roślin, pestycydy, czyli takie środki, które no, powiedzmy pozwalają dobrze rozwijać się roślinom, natomiast średnio wpływają na stan glebowy. Trzeba pamiętać, że gleba to jest takie miejsce, gdzie się te wszystkie zanieczyszczenia kumulują. Jeżeli ja dzisiaj jako na działce będąc opryskam sobie tutaj drzewa, i zrobię to jako jeden, powiedzmy w okresie takim bezwiecznym, no to ta większość tej części tego środka zostanie tutaj na tej roślinie. Ale jak będzie troszeczkę wiatr, to pójdzie na sąsiada, sąsiad robi to samo, następny robi to samo i wtedy wychodzi tak, że gleby, które są, no, zawierają pewne związki. Myśmy w naszym instytucie badali praktycznie wszystkie ogrody działkowe na terenie miasta Opola. No i praktycznie można powiedzieć, że wszędzie występują nawet śladowe ilości środków ochrony roślin. Właśnie tych, które opryskujemy przede wszystkim drzewa owocowe. A proszę Pana, bo w Opolu też mamy rolników. Nie wszyscy wiedzą, że mamy naprawdę sporo gospodarstw. To można było łatwo się przekonać o tym podczas ostatniego spisu powszechnego. To na jakich ziemiach użytkują rolnicy z Opola? Można powiedzieć na trzech typach gleb, takich najbardziej zasadniczych. Tutaj po tej części wschodniej Opola, na tym tak zwanym tym garbie naszym opolskim, są rędziny, czyli takie gleby, które występują, jak mówiłem w poprzednim odcinku, na skałach węglanowych. One są bardzo takie specyficzne. Z drugiej strony mamy po części zachodniej miasta Opola, mamy mady i gleby częściowo bielicowe, brunatne, ale mady, które należy wiązać z rzeką Odrą, czyli aluwiami, które powstają właśnie w wyniku powodzi, w wyniku wieloletnich tutaj działalności przede wszystkim naszej rzeki. I na wschód najbardziej mamy gleby związane z takimi procesami wodnymi, które są i rozkładem częściowo materii organicznej z lasów,
i są to tak zwane czarne ziemie. Tam mamy kilka takich też rodzinnych ogródków działkowych. Te czarne ziemie są takie dosyć żyzne, aczkolwiek strukturę mają taką piaszczystą. Ale pamiętam, od dzieciństwa mówiono mi zawsze, a Opole, żyjesz na marglu. Tak. To jest takie sformułowanie, które rzeczywiście do naszego miasta w jakiś tam sposób pasuje? Tak, jak najbardziej. My jesteśmy z jednym z takich miast w Polsce, której powierzchnia całkowita no, ma duży obszar, zajęty jest właśnie, zalega na tym infrastruktura, budynki, całe dzielnice na marglach właśnie. Tutaj, gdzie znajdujemy się, też są margle. Mhm. Ale patrząc, i tak ostatnie pytanie na koniec, patrząc na Opolszczyznę i na inne regiony Polski, to gdzie nas umieścić pod względem właśnie jakości gleby? No patrząc na terenach miast, zawsze te gleby są troszeczkę bardziej zanieczyszczone niż na terenach rolniczych. Ja mówię o takich typowo infrastrukturalnych. Nawet jeżeli mamy gleby rolnicze na terenie miasta, to są i tak jako gleby rolnicze traktowane, użytkowane rolniczo. I my na terenie Opolszczyzny mamy dosyć dobrej jakości gleby. Nasz region słynie z bardzo dobrej produkcji roślinnej. Ten przemysł, można powiedzieć, rolniczy, który występuje u nas, jest bardzo dobry. Na południu województwa mamy pierwszej klasy jakości, bardzo dużo gleb czarnoziemów, lesopodobnych, takich gleb brunatnych wytworzonych na lesach, czyli takich gleb, które są no, idealne do uprawy najlepszych, najbardziej wymagających roślin, jak pszenica, jak buraki na przykład. Także możemy powiedzieć, że póki co nasze gleby są dobre. Czyli generalnie bardzo martwić się nie musimy, ale pamiętać o tym, że po czym my tak naprawdę chodzimy i jednak o tę ziemię mimo wszystko dbać, bo każdy kawałek jest dużo bardziej cenny oczywiście od tego, gdzie tej ziemi nie ma, gdzie narzekamy bardzo często, że nam jej przecież brakuje. Myślę, że powrócimy do tych tematów, o których opowiada nasz gość. Mówiliśmy na razie o tym, co na działce, co na powierzchni bądź tuż pod powierzchnią, ale też postaramy się zagłębić w którymś z odcinków już jesiennych głęboko pod ziemię w warstwę, nie wiem, kilkunastu chociażby wieków, które mamy za sobą, bo być może ta historyczna struktura też była nieco inna i ona się zmieniała. To tak tylko tytułem zapowiedzi, panie profesorze. Oczywiście. Mamy bardzo ciekawe gleby. Mamy też w niektórych miejscach gleby kopalne, czyli powstała gleba na glebie powstała. Mamy bardzo ładne gleby wykształcone ze wszystkimi tymi poziomami genetycznymi, które występują w glebach. Także mamy co pokazać na terenie województwa polskiego. No i to będziemy Państwu też pokazywać z całą pewnością. Profesor Grzegorz Kusza z Uniwersytetu Opolskiego był naszym i Państwa gościem. No to my z panem profesorem udajemy się na spacer, bo cóż lepszego zrobić, jak nie pospacerować. Dziękuję za to spotkanie. Bardzo.